Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Dzisiaj mam dla Was specjalną nowość z USA. Firma, która do Polski dopiero wchodzi, jest to firma Xtrack i posiada ona w ofercie zapowiadające się świetnie podkładki pod myszkę dla graczy. Tych podkładek jest kilkanaście, są też w różnych rozmiarach, dlatego jest czym wybierać i ceny sugerowane na polski rynek też wydają się być bardzo atrakcyjne. Dzisiaj rozpakujemy podkładkę pod mysz o nazwie Reaper. Zobaczycie sobie, jak jest wykonana. Podstawowe cechy też poznacie, a ceny macie w opisie filmu. Zaczynamy! Normalnie nie rozpakowuję podkładek, ale ta jest tego warta, ponieważ jest to nowa firma w Polsce, amerykańska firma Xtrack i zobaczymy sobie, co to w ogóle jest. Podkładki mają bardzo fajne, w tym bardzo duże też podkładki rozmiarowo, dość przystępnych, fajnych cenach, które sprawdzicie sobie w opisie filmu. Ja już od dzisiaj tą podkładkę będę testował, sprawdzę na kilku myszkach i dam Wam znać za kilkanaście dni, jak ona się sprawdziła. Co do samych cech, mamy tutaj chociażby laserowo cięte brzegi, więc nie powinno się tutaj nam nic pruć, rozwarstwiać. Mamy gumową powierzchnię i gładką tekstylną materiałową powierzchnię. Wymiary 432x280 mm, hybrydowa powierzchnia typu Speed and Control, łącząca obie cechy. No i maksymalna przyczepność do blatu, zobaczymy sobie. Natomiast nie widziałem tutaj grubości, a to najwyżej sprawdzę Wam do recenzji na stronie producenta. To zaraz zobaczymy, jak ją sobie wyjmiemy. Spakowana jest w ten sposób. No i powiem Wam, że tak patrząc na oko, jest to około 3 mm, może niecałe 3. Cała podkładka wygląda tak. Ciekawy format, ponieważ jest bardziej rozszerzona, nie za wysoka. Więc na przykład jeśli ktoś trzyma na biurku monitor, wtedy fajna, bo mamy dużo przestrzeni na bok, a nie będzie nam to wchodziło na przykład na podstawkę od monitora. U mnie to się akurat bardzo dobrze sprawdzi. Co do powierzchni, dość gładka, natomiast też czuć cechy podkładki typu Control. Mamy tutaj logo firmy Xtrack i model Reaper. Natomiast podkładka, jak widzicie, jest bez żadnych rysunków, bez żadnych obrazków, bez żadnych napisów na środku, więc powinna świetnie działać i z myszkami laserowymi, i z myszkami optycznymi, co oczywiście sprawdzę dwiema takimi myszkami. Zobaczycie w testach. Od spodu gumowa warstwa. I zobaczmy, jak ją sobie rozłożymy. Dobra, trochę się przesuwa, natomiast nie ma z tym jakiejś tragedii. Ok, to był taki szybki rzut oka na podkładkę Xtrack Reaper. Ceny podejrzycie w opisie filmu, natomiast ja się biorę za testy tej podkładki i zobaczymy, co z tego będzie. Jeśli podkładka Wam się spodoba, postaram się do testów też ściągnąć inne modele tego producenta i będziemy testować dalej. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!